Jesteśmy już na zbiorniku Szczelnica w Makoszowy. Ja już sobie jedną dziurkę zrobiłem. Lód ma około 10 cm. Tam siedzi Juri. Ja siedzę trochę bliżej brzegu. Udało mi się zrobić przytłum jednego okonka. Zobaczymy, co dalej. Może uda się ponownie coś zrobić. Zmieniliśmy dziurę. Zobaczymy, czy w tej okaże się też, że jedna rybka. Wszystko zamarza. Zrobiłem 3 dziury i z każdej dziury złowiłem po jednym okonku. Juri chyba złapał 5. okonka. Ja póki co chyba 3. Tak, no 3 dziury miałem. Zrobiłem 3 okonki, to jest 4. dziura. Tu jest trochę płycej. Mam zamiar iść tam, gdzie są kołki takie, pnie wystają z lodu. Może akurat w tych pniach coś siedzi. Zobaczymy. Juri robi kolejną dziurę. Mam jeszcze z tą parę mochnusiak, ale skoro ta się sprawdza, na tą łapałem. Na tą biorą. No po co mam kombinować?
Oj, zerwał się. Miałem rybkę. Ach, kurczę. Może jeszcze weźmie. No ten lakonek już był taki. Z ponad 10 miał. Bo dotychczas łapiemy takie 8 cm, 7. Juru zapał jeszcze jedną płotkę, jak mówiłem. A czy będzie tak, jak mówiłem, że z każdej dziury po jednej rybie? Kurczę, że się spiął. A już chyba nie weźmie. A co do tego, jeden przerębel, jedna rybka, to się chyba sprawdza.
Mam rybę. Jest okonik. No. Jeden się spiął. Ryś. Okoń. Teraz robimy tylko tego pniaka. Jest tu troszkę głębiej. Zobaczymy, czy z tej dziurki uda się coś złowić.
O, i mamy go. Jakby takie duże brały, to by było fajnie, nie? A nie takie małe. Biorę takie po 700 metrów, ale zawsze coś, jest zabawa. Nie wiem, czy dobrze robię, że wpuszczam okonie w te same dziury, ale myślę, że okon, ten, który się złapał, na pewno już nie będzie brał, a czy odstrasza inne, jeżeli tam stoją. Wątpię.
I co? Fajnie wytkasz. To już złapałeś. Już koniec? Ja nie mam żadnej cierpliwości w Niemcu. Ja siedzę. Właśnie nawet w Ekosądzie widać, że tak, taka mała rybka podpływa i nie bierze. Coś tu dzieje takie. A to co, zmieniasz miejsce, czy jedziemy do domu? Nie, pojedziemy gdzieś, poszukamy coś indziej. To gdzie chcesz jechać? Nie wiem, może tu na tych stawach troszeczkę dalej. A, no dobra, no to nie ma co czekać. No bo nie bierze. A ja łapię na taką obróżkę, ja złapałem 5 koni. No to takie się wszystkie małe, jak pali. No, wszystko takie kikuty. A jednego miałem większego tutaj i mi się o lód zahaczył i poszedł. Kurczę, się zdenerwowałem. No tam w ogóle to tak... No ja tutaj na brzegu, tu mam ile? Tyle wody może, nie? Tak. Tam jednego miałem, a tutaj z każdej dziury po jednym. No co, więc kończymy na dzisiaj. Udało nam się złapać parę tych okoników, parę płotek. Jesteśmy już przemarznięci. Nic większego nie udało się złapać. Na pewno nie większego niż 15 kilometrów. Jutro mamy zamiar jechać na Knurów, na Leśny z Agarbusem. Zobaczymy, co przyniesie jutro. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yo!